witam bardzo serdecznie i poświątecznie na moim kanale. Z tej strony Wujek Bohun się kłania i dzisiaj, moi drodzy, zapraszam Was z największą przyjemnością na ostatni odcinek serii zagrania Wujka Bohuna w 2017 roku. Nie no, moi drodzy, bez obaw. W tej serii jest jedyna aktywna playlista Mafia 3 z gry o tym samym tytule i z Mafią 3 oczywiście spotkamy się również w 2018 roku. I mam nadzieję, że uda mi się skończyć Mafię 3 przed premierą Far Cry 5, bo kolejną grą właśnie w serii zagrania Wujka Bohuna będzie właśnie Far Cry 5. I może coś jeszcze w międzyczasie. To się okaże, to zobaczymy jeszcze po prostu, jak to będzie wyglądało i jaki tytuł ewentualnie wpadnie mi jeszcze po prostu na oko. No i tyle. Będziemy wtedy robili coś takiego, jak był Tomb Raider i Far Cry Primal, nie? Na przemian. Jeden piątek taka gra sensacyjna w serii zagrania Wujka Bohuna, a następny piątek kolejna gra. I w tym momencie chycimy dwie sroki za jeden ogon. A w czwartki, może nie w każdy, ale co drugi albo co trzeci, The Elder Scrolls Skyrim, moi drodzy. Dla wszystkich poszukiwaczy dobrej przygody. Okej, żeby tradycji stało się zadość, moi drodzy, no bo jesteśmy po świętach Bożego Narodzenia, ale za niedługo pożegnamy stary 2017 rok i przywitamy nowy 2018. No i pewnie większość z nas z tego oczywiście faktu jest już w szampańskim nastroju, dlatego ubierzemy się dzisiaj coś pod ten nastrój, co? Może garnitur będzie tutaj zbyt poważny do tego nastroju. Może biznesmen nie, też za bardzo poważny, jeszcze bardziej poważny. Ale kelner to już mi się z szampanem kojarzy, więc weźmiemy sobie kelnerskie przebranie. Oczywiście ja szukałem tutaj jakiejś alternatywy dla tego przebrania, jakiegoś pretekstu, no i sobie tak znalazłem i tak sobie wykombinowałem. Nie no, nie chce mi się tam logować tam na tej stronie. To, co nas tam zachęcają zaraz na wstępie, słuchajcie, żeby się zalogować. Ja tam widziałem, był jakiś strój, klasyczna Italia, czy jakoś tak, już teraz nie pamiętam dobrze. Okej, moi drodzy, no tutaj na podjeździe w poprzednim odcinku zaparkowałem sobie swój wóz sportowy. Bardzo mnie drażni to, że nie można tutaj zrobić otwieranej bramy, no. Kurza twarz, no. Tym bardziej, że w grze, tutaj gdzieś w grze już to widziałem, więc chłopcy z garażu, no nie wiem, czy mieli już takiego lenia, czy nie wiem co, postanowili nam tutaj w naszej chałupie tą funkcję zabrać, nie? I mamy tylko takie losowe wydarzenia, że ta brama jest albo otwarta, albo zamknięta, albo otwarta do połowy. No, może coś ten deseń. Oczywiście mój samochód będzie ten sportowy, ale zaparkowany po prawej stronie chaty. Więc na bucami garaż? No, bez sensu, nie? Dobrze, moi drodzy, samochód już mamy, ale gdzie my nim pojedziemy? Wytyczmy sobie cele, dajmy sobie klarowność logistyczną. Co my najpierw dzisiaj będziemy robić? Bo ja jeszcze sam nie wiem. O kurza twarz. Dobra, mamy tutaj jakieś tablice, rozdziały opowieści. I mamy tutaj martwi znikają na zawsze. Donovan przekopał się przez brudy, aby zdobyć informacje o działalności przestępczej w Barclay Mills. Okej, następne zadanie to gorąca guma i zimna krew. Donovan... Znowu Donovan? Donovan przejrzał na wylot nielegalne interesy transportowe w Tickkaw, czy jakoś tak. I tutaj kolejne zadanie, zdemaskowana korupcja. Informacje Donovana pozwoliły odkryć szwindle i korupcję w centrum. Czyli te pierwsze trzy, bo widzę tutaj są jeszcze kolejne... Ile tego jest? Nie, no słuchajcie, chyba będę musiał cofnąć to, co powiedziałem na wstępie. Chyba nie uda mi się, słuchajcie, zakończyć Mafię 3 przed premierą Far Cry'a 5. Do drugiej połowy marca ciężko będzie. No zobaczcie, ile tego jest. Dobra, słuchajcie, widzę, że to jest ładnie kolorystycznie posortowane. Donovan był na żółto, natomiast na biało co to jest? Nowe Bordeaux, wyścigi w Nowym Bordeaux. Aha, no właśnie, tutaj są te wyścigi. Prosicie mnie w sekcji komentarzy, by przynajmniej jeden samochód stuningować i zrobić no ze 2-3 wyścigi. Akurat mamy tutaj odkryte 2-3 i zakryte no kilka. No, domyślam się, że z biegiem czasu one będą się odblokowywać, ale powiem wam szczerze, że ja do końca nie jestem nadal przekonany do tego, bo to jest taki wypychacz, taki zawracacz dupy, no, taki feature do tej gry, no. Gangsterka, no raczej z wyścigami mi się tak mija, nie? Ale okej, zrobię to dla was, zrobimy sobie tam kilka wyścigów, ale nie obiecuję, że wszystkie. Zresztą zobaczcie, co nam tutaj widnieje u góry. Opcjonalne rozdziały, czyli to możemy zrobić, ale wcale nie musimy. Mamy tutaj zadanie dla Kassandry. Ona zawsze była na fioletowo oznaczona i tutaj mam z nią porozmawiać, posłuchać, co Kassandra zaplanowała w kwestii obrony Hollow. Okej. Tutaj mamy dla Tomasa Burka. Mam dowiedzieć się czegoś więcej na temat małego problemu Burka na złomowisku, cokolwiek to znaczy. A tutaj mamy dla Niki Burka, czyli Niki Burka, to jest ta jego córa, no, Niki Burek, no, ja na nich wołam Burki. I teraz, kiedy rzeźnik poszedł do piachu, kontrolę nad rodzinnym biznesem bimbrowniczym Burka przejęła Niki, jego córka i jednocześnie porucznik. Wow, awansowała wraz z morderstwem, moim morderstwem tego rzeźnika. W poprzednim odcinku, kto nie pamięta. I tutaj mamy dla Vito Scaletty zadanie następujące. Potrzebuję przysługi, mam porozmawiać z Vitem. Dowiedz się, jakie wspomnienia z przyszłości Vito musi pogrzebać, żeby zostać... żeby zacząć trzeźwo myśleć. I dla Almy Diaz mamy tutaj ukraść ciężarówkę. Mafia południowców chce ukryć na terenie Bayou ciężarówkę pełną kradzionej elektroniki. Odbierz im ją. Okej, słuchajcie, to są wszystko opcjonalne rozdziały, czyli to możemy, ale nie musimy tego robić, żeby ukończyć chyba tą główną fabułę. Dobra, wiecie co? Na rozgrzewkę pojedziemy sobie do Kassandry, ona wisi mi hajsy, zresztą Vito też wisi mi hajsy. To są te wpływy, tak, które ja mam otrzymać od nich, koniec i kropka, nie ma dyskusji. A akurat tak się składa, że do Kassandry chwili obecnej i tak mam najbliżej. Z tego, co zdążyłem też wyhaczyć, ruszam z pustym portfelem. Jestem ciekawy, ile uda mi się zarobić hajsu do końca tego odcinka. No to wiobaśka. Czy ja widziałem jeepa? Chyba widziałem jeepa. Nie wiem, ja mam takie wrażenie, że podobnie jak w Mafii 2, w Mafii 1, jak na przykład w takich grach, po które bardzo często będę sięgał we wspomnieniach, na przykład GTA 3, GTA 5, to tam z upływem gry, sorry, odblokowywały nam się nowe samochody, nie? One początkowo oczywiście jeździły w trafiku, a potem mogliśmy te samochody przejmować. A no właśnie, i tutaj chyba jest to same zjawisko, ponieważ wydaje mi się, że niektóre samochody, no widzę po raz pierwszy, nie? Troszeczkę taki chaotyczny jest ten mój wóz sportowy. Będę musiał go stuningować, żeby on miał jakieś lepsze właściwości jezdne. Zresztą nie jest jedynym samochodem sportowym, który tutaj jeździ. Inni też mają te wozy. Szkoda. Dobra, Kassandra, dawaj mi moje hajsy. Co jest? Voodoo. Fear drives people to seek out all manner of protection. God, the invisibles, the loa. But sometimes that is not enough. No weapon formed against us shall prosper, right? Not with a 45 in my hand. The wide government says we don't have a right to arm ourselves, that we can't be trusted. But the folks around here, all they're looking for is a little piece of money. No właśnie, rasizm. There are stashes of guns hidden in this city. I need you to steal them. You sure this is about the hollow? I don't need you starting a revolution. Fucking everything up. When you out there running around killing all those crackers, what do you think people will see? I'll tell you what they see. A crazy nigga. A nigga part of a savage whole that needs to be exterminated. Well, I don't give a shit one way or another. They can come after me. And what happens when you're not around and another black man or woman is, huh? We all the same to them. Don't you think the people of this neighborhood, the mechanic, the housewife, have a right to defend themselves? History tells me that giving you more guns might be unhealthy for me. It's not like that. Not anymore. I'll see to it they get in the hands of the right people. I'll see what I can do. Don't worry. I'll make sure you benefit as well. Don't push me, Kassandra. I taki Lincoln mi się podoba. Taki właśnie podoba mi się Lincoln. At some point you're gonna have to trust me. Maybe. We ain't there yet. A no właśnie. I słuchajcie, no cokolwiek by o Mafii 3 nie mówić. Owszem, można jej wiele zarzucić, bo można. Zgadzam się z tym. Zdecydowanie nie jest to tak dobra mafia jak 1 czy 2. Ale podoba mi się moja główna postać. Ja jestem dumny z tego, że mogę w tej gangsterskiej grze, może nie do końca mafijnej, ale gangsterskiej, grać postacią Lincolna, ponieważ on tutaj jest mocnym charakterem. Proszę bardzo, Kassandra podawała tutaj swoje oczywiście argumenty, dlaczego jej lud musi mieć pistolet, prawda? Bo biały rząd, czyli nacisk po prostu jest na rasizm. Wiadomo, no to są czasy w Stanach Zjednoczonych, gdzie no, rasizm po prostu to był temat numer 1 na pierwszych stronach gazet, ale no nie tędy droga, tak żeby każdy posiadał broń, no bo słuchajcie, no nie tędy droga, no bo za dużo czubów się znajdzie nagle, którzy będą chcieli wziąć sprawiedliwość w swoje łapy, tylko z tym, że sprawiedliwość bardzo szerokim terminem spisana, prawda? A to nie o to chodzi. To nie ma być sprawiedliwość według swojego prawa, tylko według takiego federalnego prawa, według prawa konstytucji. A właściwie, no to już wszyscy dobrze wiemy, że jedno z drugim nie zawsze idzie w parze. I tutaj ta konsekwencja Lincolna mi się bardzo podoba. On pokazuje, że to on pociąga za wszystkie sznurki, do kurwy nędzy, że to nie jakaś tam Kassandra, że nie to Vito, że nie to Burek rządzi, tylko to właśnie wszystko zależy ode mnie, od mojej postaci. On powiedział wyraźnie Kassandrze, że się zastanowi. No właśnie, z dwóch względów. Po pierwsze, że jestem... czekajcie, momento. Jestem u celu, widzę tam jakąś ciężarówkę. Okej. Przyjrzyjmy się temu. Po pierwsze, z tej racji, że jest to opcja, którą możemy zrobić, ale nie musimy, prawda? A więc dlatego taki dialog bardzo konsekwentny, że okej, Kassandra, ja się zastanowię, czy to zrobię dla ciebie. Ale z drugiej strony taki charakter, że ja niczego nie muszę, ja ewentualnie wszystko mogę. No i to mi się bardzo podoba. To jest obłędne w tej grze. Cokolwiek by o Mafii 3 nie mówić. Ma swoje oczywiście wady i ma swoje zalety. No i tą zaletą jest właśnie charakter tego Lincolna. O, tutaj mamy 2 wrogów na raz. Z tym, że chyba niekoniecznie. Ten poszedł w tą stronę, a ten w tą. Co ja tutaj mam zrobić? Ukradnij transport broni. No dobrze. Uda się go obezwładnić? Bez żadnego problemu. Zorientował się, że ktoś za nim idzie. Ale nie był taki gibki jak ja. Okej. Zobaczmy, czy tymi tylnymi drzwiami da się wejść. No niestety nie. A szkoda. Dobra, przyczajmy się teraz. Tradycyjna strategia. ale nikt nie chce na gwizdek. Czekaj, co mi tutaj nie pasuje? Bo tu przede mną stoi dwóch chłopów, jełopów. A tak naprawdę to nie są moi interesanci. Dobra, tutaj mam jakieś drzwi. Włammy się. Pyk. I pyk. Spokojnie. A ten co jak szympans jakiś. Kurde, ktoś mnie tutaj dopadł. No grubo. Kurde. Chyba sobie za lekko podeszłem do tematu. I to mi się podoba. Ktoś tam jest na zewnątrz. Kurde, gdzie on jest? Szedł za mną? Hej, ale to zazwyczaj ja robię ich w bambuko, a teraz wygląda na to, że oni mnie chcą zabić w bambuko. Kurde, gdzie on jest, ten gnojek? Nie widzę go. To jakby z tej strony gdzieś. Już go widzę. No iż po co? I po coś wychylił ten swój łeb? Miałeś naprawdę dobrą lokację, no. Jest, jeszcze jeden. Co nie jest cholera Robocop? Kurde, coś tu jest nie tak. Zazwyczaj wszystkich widziałem na mapce. Ale ja tutaj nie mam podsłuchu podłożonego. I to pewnie dlatego nie widzę wszystkich od razu. Apteczka się przyda. A ja tutaj też tak sobie, wiecie, na pewniaka, bez kamizelki kuloodpornej, przybiegłem. A co się będę? Iść na całość. Zobaczmy jeszcze tej u góry, może coś znajdę ciekawego. A jeżeli niczego nie znajdę, to biorę ciężarówkę i znikam stąd. Mamy tu coś ciekawego? Niestety nie. Szkoda. No nie ma kompletnie niczego. Dobra, w takim razie kradniemy tą ciężarówkę i wiobaśka. No, troszeczkę mnie tutaj potarmosili. Dobra. Dostać ciężarówkę Kassandrze. Ale to gitara, no. Bardzo dobrze. Dla smaczku jeszcze byłoby lepiej, gdyby mnie zaatakowali podczas tego transportu. Tylko nie byłoby smacznym taktem, jakby teraz policja mnie zaczęła śmigać. No bo nie mam, kurde, szans ucieczki taką ciężarówką, nie? Jedynie co to na taran bym mógł iść. To jest maks, co mógłbym zrobić. Chyba że jeszcze strzelając z ciężarówki. Ale lepiej wolę tutaj nie mieć przygód z policją. Ci niech się trzymają ode mnie z daleka. Jejku, co to harczy w tym radiu? Miałem tam zjechać, ale pojechałem sobie prosto. Co to za stacja radiowa chamska? Co to za burczenie? Ja nawet nie pamiętam już, jakie te stacje radiowe tutaj zmienia. Scrollem? Nie. Nie pamiętam. Co to ma być w tym radiu? Różowy Cadillac. Fioletowy. Z daleka wyglądał jak różowy. Nieważne. Najważniejsze jest to, żeby w końcu dowieźć ten towar do Kassandry. I Kassandra wisi mi hajsy za oczywiście wpływy na dzielni. No patrz, gościu się nawet nie rozejrzy. Idzie po tych pasach jak dzisiejsza młodzież ze smartfonami przed oczyma. Gdzie mam się zatrzymać? Tu. Okej. Jest, jest. Dobra, Kassandra, dawaj mi moje hajsy. Dostawa zrealizowana. Bardzo mnie to kurna cieszy. Yo. Kassandra powinna być na pięterku, jak zawsze. Na tej swojej śmierdzącej kanapie. Jest tutaj. Nie ma sprawy. Ta kopeta jest dla mnie, tak? No oczywiście, że tak. Pierwsze zarobione hajsy. Kassandra, ale nie tędy droga, wiesz o tym, tak? Dobra, co jeszcze masz mi do powiedzenia, kobieto? A to co to jest? Kolejna misja z zadaniami. Ukończyłeś misję z zadaniami dla jednego z podległych ci bossów. Czyli pewnie tutaj mają na myśli teraz tą Kassandrę, tak? Aby odblokować kolejne misje z zadaniami, przypisz temu podległemu bossowi kolejną dzielnicę. Jak to przypisz? Ale chwila, jak to przypisz? Jak ja mam niby to zrobić? Coś jeszcze? The Irish know what it's like to be segregated for something that's part of who you are. But Burke is more drunkard than Catholic. Ta, wiem. Kassandra, ale nie wiem czego innego. Jak ja mam przypisać ci dzielnicę? Jak to niby? Tutaj to są miejsca, w których mam się spotkać z Donovanem. Hej. Ludzie, o co tutaj chodzi z tym przypisaniem dzielnicy? Tutaj mamy wyścigi. Okej, te białe markery to są wyścigi, tak? Tak. Oż jasna niepodległa, no co to ma być? Jak przypisać dzielnicę? Dobra, wiecie co, na razie nie będę się tym kłopocił. No zobaczymy, gra pokaże ewentualnie dalej, co mam robić, bo ja teraz nie wiem co mam robić. Nie wiem o co tutaj chodzi z tym przypisaniem dzielnicy za bardzo, ale spoko rokofoko, no mam nadzieję, że się sprawa wyklaruje podczas gry, nie? O, ja nigdy tędy nie wychodziłem od Kassandry. Pyk, myk. Czy ja w ogóle coś mogę teraz dla Kassandry jeszcze zrobić? Oprócz tego, bo mi napisali, że nie. No to okej, czekajcie. Co mi teraz pod tą tabelką się wyświetli? Przydziel dzielnicę Kassandrze. Kurza twarz. Gdyby jeszcze napisali łaskawie jak to zrobić, to bym był naprawdę happy, happy, happy. Okej, moi drodzy, weźmy sobie na rozgrzewkę kolejną jakąś tutaj rozgrywkę. Może dla tej Almy Diaz. Ukradniemy ciężarówkę. Mafia południowców chce ukryć na terenie Baju ciężarówkę pełną kradzionej elektroniki. Odbierz im ją. Okej, w takim razie zaznaczamy, gdzie to jest w ogóle na mapie? Tutaj. No jest kawałek drogi. No ale dobra, przejedziemy się. Przejedziemy się. Moim sportowym wozidłem. Myk. I w stroju kelnera. Dla szampańskiej zabawy przejedziemy się po tym mieście, zrobimy sobie taką topograficzną wycieczkę. Ponad 2700 metrów. Wow! Kawał drogi. Ale mapa teraz już jest kolorowa. Nie mogę narzekać, że brakuje koloru tej mapie, no bo wszystkie cele to jakiś kolorek, prawda? A to, że celów jest dużo, mamy również zaznaczone na czerwono wrogów, tak? I na zielono sprzymierzone klany jakieś tam. Wow. Świetnie się jeździ tym wozem. Aczkolwiek jest taki troszeczkę... Jest taki troszeczkę, kurczę, agresywny w tym swoim prowadzeniu. Tak czy inaczej jest szybki. To mi się podoba. Zobaczcie jak szybko zbliżamy się do tego celu. Wow! Fajna ta mapka. No, świat tutaj jest dobrze zrobiony. No. Właściwie no nie mam mu czego zarzucić. No może gdyby była ładniejsza grafika, ale topograficznie miasto mi się podoba. New Bordeaux. Wygląda całkiem fajnie. Znowu trafiłem na jakąś kijową muzyczkę. Wolałbym posłuchać hitów. Flaga Ameryki. I... Japa! No tutaj jest naprawdę klimatycznie. Super tu wygląda. Elegancko. No i też zachowanie tego trafiku. Wymusiłem gościowi, wjechałem mu przed maskę, a ten zareagował klaksonem, tak? Czyli jest tutaj interakcja. Ja tutaj na bieżąco oczywiście będę przedstawiał wady i zalety gry. No jak i jednego, tak i drugiego w tej grze nie brakuje. Są rzeczy, które mi się podobają bardziej, są rzeczy, które podobają mi się mniej. No tak czy inaczej ogólny zacieś tej gry mam, no. Nie mogę powiedzieć, że nie. Jestem ciekawy też, czy te osoby, które krytykują Mafię 3, w Mafię 3 grały, nie? Czy to nie jest coś na takiej zasadzie, a zobaczyłem tam parę gameplayów jakiegoś youtubera i ten youtuber powiedział, że ta gra jest chujowa i ja też będę głosił wszemi wobec, że ta gra jest po prostu chujowa, nie? Ja jestem ciekawy, czy po prostu ci opiniotwórcy, którzy twierdzą, że Mafia 3 jest dobra albo zła, czy grali w tą grę, nie? To bym chciał wiedzieć. Okej, dobra, idziemy po ciężarówkę jakąś tam, którą mam ukraść. Nie wiem dlaczego marker tego GPS-a kazał zatrzymać mi się na moście. Zielonego pojęcia nie mam. Gdzieś około 80 metrów do celu. Bądźmy przygotowani na jełopów, którzy pewnie będą pilnowali tej ciężarówki. Tak mi się wydaje. Jak na razie nikogo nie widzę. Jest ciężarówka. Ale co do diabła? Tu nikogo nie ma? Nie może być. Nikt nie pilnuje tej ciężarówki? Ciekawa sprawa. Ale o co tu chodzi? Słuchajcie, tu jest coś nie tak. Owszem, stoi tu jakiś pick-up, okej. Ale marker, czy też trigger, zwał jak zwał, wskazujący cel zadania jest tutaj. Tu, że tu by ta ciężarówka musiała być. A nie tu z boku. Rozejrzyjmy się w ogóle po okolicy. Kurde, tu nikogo nie ma? Serio, serio? Może ja przyjechałem o złej porze? Ale nie, bo tutaj zadania się przesuwają w czasie. Pewnie pamiętacie, jak przyjechałem do Wesołego Miasteczka i tam była taka akcja w domu strachu, tak? No to czas się przesunął na nocny z dziennego, automatycznie. Dobra. Włamymy się do tej szopy. Do szopy, hej pasterze. Pyk. Nie no, kolędowanie już ucichło nieco. No, ja już się szykuję na Sylwestra. Mam już fajerwerki kupione, szampan się już chłodzi. Także w tym roku tak po prostu rządźą w domu. Słuchajcie, noż kurcze piórko. No nie wiem o co tu chodzi, ale marker pokazuje tak jakby tutaj ta ciężarówka miała być, a jej nie ma. Może on się po prostu przesunął. To chodzi może o tą ciężarówkę. Dziwne. Co ten GPS mi pokazuje? Ale nie zmieniła się wytyczna. Nie no, słuchajcie, jakieś jaja tutaj są. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Bo chyba stało się coś, czego ja się obawiałem. nie zmieniła się wytyczna tego zadania. Zawsze jak coś zrobimy, jako punkt wytyczny, to już uaktywniał się i popatrzcie, znowu tam jest ten marker. Co do chuja? Albo ja jestem, ale nie, no tak jak powiedziałem, no przecież tutaj gra się przesuwa w czasie, no. Co do jasnej niepodległej. No ja nie wiem, o co tutaj chodzi, ale podejrzewam, że chłopcy z garażu coś tutaj spierdolili. No to jest niemożliwe, no przecież kurczę. Nawet gdyby, to ciężarówka tutaj, moi drodzy, jakakolwiek powinna stać, niezależnie od dnia czy nocy. No kurza twarz. Nie podoba mi się takie coś. No szkoda mojego czasu. Szkoda naszego czasu na takie błędy po prostu chłopców z garażu. No i właśnie, no. Wielki minus za te zadanie. Może oni sobie pomyśleli, kurde, no to jest zadanie opcjonalne. Ono nie wpływa tutaj na cokolwiek w grze, tak? Najwyżej niech się ludzie powkurzają troszeczkę. No i tyle. Gra miała już dawno swoją premierę. Dlaczego nie wypuścili jakiejś aktualizacji tego produktu? To ja nie wiem. Nie wiem, ale słuchajcie, nie da się ukraść ciężarówki, bo jej po prostu nie ma. W takim razie wytyczymy sobie jakiś inny cel. Porozmawiamy sobie z Witem. Akurat, no, kawał drogi też do tego Wita jest. Ale nie ma nic bliżej. Vito jest najbliżej. Dobra, w takim razie wio do Wita. Ile teraz mam do celu? Ponad 2200 metrów. Kurza twarz, no. Jak na razie, to ja więcej jeżdżę niż strzelam. A to ma być gangsterka. Nie, wróć. To ma być mafia, a nie gangsterka. Ale na razie to jest gangsterka. Takie typowo gangsterskie problemy, porachunki między gangami. No tak, no bo to są gangi. To nie są mafie. Mafiozem jest oczywiście ten cały Marcano. Okej. On jest mafiozą. Natomiast Lincoln Clay, te wszystkie bandy po dzielnicach, to są gangi. To są zwykłe, pospolite gangi. Ale jako chłopiec z gangu, no pewnie tutaj własnego gangu trzeba zaznaczyć, tak? Posprzątam mafię i przejmę ich biznesy. Wow, kurde. To żebym się tu teraz rozkulał. Ten samochód ma do dupy hamulce. Mógłby troszeczkę mocniej reagować na hamowanie, tak? Ale ogólnie no, gra się fajnie w ten tytuł. Ja mam nadzieję, że skończę tą grę przed premierą Far Cry 5. I tak się zastanawiam jeszcze, co wprowadzić potem na kanał. Bo tak się zastanawiam nad jakimś Call of Duty, nie? Albo... No zobaczymy, zobaczymy. Jeszcze nie mam konkretnych planów w tej kwestii. Ta sobie tutaj niewiasta szła poboczem. Nawet nie reagowała na mój samochód. Zazwyczaj przechodnie skaczą mi pod kółka. A tu nic. Siwy dym, taki ruch. Jak na godziny wieczorne. Co? Wysiadł się od ulicy? Posrało go. Wow. Ale długa droga hamowania. Podobają mi się te opony z tymi białymi obręczami. Świetnie to wygląda. Aczkolwiek ja tutaj do samochodów nie przywiązuję takiej większej wagi. Dla mnie to są po prostu jakieś tam samochodziki. I tyle. Nie zależy mi na żadnym konkretnym, bo nie przywiązuję do nich większej uwagi. Takie se samochodziki, po prostu. Niewiele mnie one interesują. Słuchajcie, wejdę sobie tutaj po apteczki. Okej, potrzebuję ze dwie. Bo mam chyba na maksa 4 apteczki, a w chwili obecnej w wyposażeniu tylko 3, więc będę mógł zabrać jeszcze jedną. Tak, świetnie, ok. Idziemy do tego Vito. Mam nadzieję, że da mi jakąś solidną robótkę. Bo jak na razie to więcej jeżdżę, aniżeli strzelam. You cook. My mom's bucatini recipe. I don't know, thought I'd give it a try. She back in Zimbabwe? No, she passed away. W dwójce to było, jak umarła. You got any folks back there? Siostrę. Take a look at that paper. Vito ma siostrę. Tak naprawdę to nie wiadomo, co się z tą siostrą stało. Ona była bita przez swojego faceta. I Vito dostał tego faceta, swojego szwagra. I need a favor. Who is he? You tied up with Marcano? This fuck. Him and his pals killed a friend of mine. Look, he'd see me coming from a mile away. Oh yeah, because I'm so inconspicuous. You know how to get to people. It's taken me 12 years and a lot of money to find this cocksucker. 12 lat i mnóstwo forsy, aby znaleźć tego cwela. 12 lat. Zastanowię się. To mi się podoba. A nie, tak jest! Wykonam to. Jaką to marchewkę kroi? To jest. He gets the name on account of he ain't got none. Luck, that is. But it don't stop him from playing cards any chance he can get. You ought to be able to rough up some assholes out there who'll give him up pretty easily. Guy's a real prick. No one can stand him. No dobre ty, no ale Vito, no tutaj jak ja bym miał zabijać każdego cwela i chuja, to ja bym musiał wybić cały cyfrowy świat. Zresztą nawet i w realnym ich nie brakuje. You're gonna need a bigger mattress for all this cash, kid. Ty się nie bój o to. Mam 5000 zarobionych hajsów już. Dobra, Vito, co jeszcze chcesz mi powiedzieć? You hear this shit about the guy plugging the two black kids on his lawn over in South Downs? Fucking rough. Coś jeszcze? You see that thing I asked you about yet? Nie, głąbie, nie ruszyłem się nawet z miejsca, nie widzisz? Przede wszystkim ty przed chwileczką kryłeś marchewkę, a teraz kurde, jesteśmy w twoim biurze. Dobra, no to idziemy pogadać z tym farciarzem. Przesłuchaj starych kumpli farciarza. Starych kumpli. Czyli pewnie będę musiał najpierw do tego farciarza po prostu... Czemu mi się nie chce to zniknąć, te zmiana ubrania? Teraz dopiero. O, będę musiał do tego farciarza najpierw się dostać, nie? Poprzez pewnie jakichś siusiu majtków. Dobra, a więc jedziemy. Z największą przyjemnością rozbiję kolejnych gamoni. Ich gangi. Przez powiązania, przez najmniejsze płotki do bossów, które oczywiście dadzą mi satysfakcję. Jej, jak mnie to cieszy, że tu jest tak zielono. Pyk, pyk, pyk. I do lakiernika. Bliziutko jest. Taksi! Pik! No co, złapałem taksi. Oj, 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 to mi się nie podoba. Powjeżdżam na wiadukt, a cel jest pode mną. O, on się tu kończy, na szczęście. Te barwy mapy kojarzą mi się z barwami wojskowymi. Jejku, i ci przechodnie. Na szczupaka, na chodniku. Uczą się pływać, no niesamowite. A tędy nie da się przejechać? A ta babka na baczność. Super. Dobra, smolę to. Z buta już tam pobiegnę. Hop. Albo nie da się tu przeskoczyć. Nie, nie da się tu przeskoczyć. Co za złośliwość rzeczy martwych, no. A da się rozdupcyć tą furtkę? Oczywiście, że się da. Dwanaście lat Vito próbował znaleźć tego cwela i poświęcił tyle środków. No to kurde, to ja się spodziewam tutaj Jakiegoś bossa. Gdzie jest ten gamoń? To on? Nie denerwuj mnie, chłopie. You're gonna tell me where I can find the councilman. Lucky's supposed to be playing cards here. You answer to me. Vito, no i... Znaczy Vito, kurde, Lincoln. No i co ten chłop dla ciebie zrobi z połamaną ręką, no? Przecież on będzie przez pół roku teraz na L4. Na miłość boską. Po co tak bestialsko? No ale to przecież gangsterska jest gra, nie? Tutaj musi być rozlew krwi. No przecież no wiadomo, że tak. Jejku, gdzie ten mój kar? Zgubiłem się tutaj. Dobra, jak ja tego farciarza za chwilkę dostanę. Tylko wiecie co by mi się przydało? Jaka kamizelka kulotporna. No i zobaczcie, to jest głupota. Chcę wam coś pokazać. Patrzcie. Tutaj są otwierane bramy. Ale w mojej posesji tego nie ma. Proszę bardzo. Proszę. Da się robić otwierane bramy? Da się zrobić otwierane bramy. Ale po co to zrobić w swojej chałupie? No to już, tego już nam nie dadzą, nie? Proszę bardzo. Otwierana brama. Oni wolą nam dać samochód gdzieś przed domem. Nie wykorzystali potencjału garażu. Ale żeby nie było, że narzekam. Jedynie tylko zauważyłem, spostrzegłem. Dobra, jedziemy rozprawić się z tym farciarzem. Podejrzewam, że gościu będzie przesrany, nie? Skoro 12 lat Vito go próbował dostać. Teraz pytanie, czy on go przez 12 lat tropił? Czy przez 12 lat? No nie wiem. Ła. Ja pierniczę, no hamulce w tym samochodzie są do wymiany. Jak na samochód wyścigowy. Ma chujowe te hamulce. Zabij czeta, farciarza. Carbonale. Brzmi jak pizza. I mam nadzieję, że tak samo to będzie pyszny kawałek soczystego zadania. Za mostem? Za mostem. Jo. Już będę musiał jakieś 2 minuty wcześniej zacząć hamować tym samochodem. Wydaje mi się, że te seryjne samochody, które tutaj śmigają sobie po mieście, mają te hample mocniejsze. Hello, New Bordeaux. Kurczę, no w tym odcinku na razie więcej jeżdżę. Jak w starej, poczciwej Mafii 1, nie? Tam za taksówkarza, oj to się najeździłem, oj najeździłem. Brakuje mi tutaj tylko kamery z pierwszej osoby. To by było coś. Coś takiego jak prowadzili wraz z wersją PC-tową do GTA 5. Chociaż początkowo w GTA 5, nawet w GTA 5 nie było kamery z pierwszej osoby. A no właśnie, warto to zauważyć. Ale to potem wprowadzili. I do wersji konsolowej nawet, tak? Gdy się pokazała wersja PC-towa. Chociaż nie wiem, czy nawet ciut nie wcześniej do wersji konsolowej. Teraz już nie pamiętam dokładnie. No ale taki tryb arkadowy. Dobra, gościu jest tutaj. Gościu jest tutaj. Tam ktoś siedzi, to prawdopodobnie chat gra w karty. Dobra, zaparkujemy sobie z tyłu. Czy ktoś się mną już zainteresował? Okej. Chyba ktoś się mną zainteresował. Tak, idzie tutaj jełop zobaczyć, kto wjechał na teren parkingu. Dobrze, do nogi chamie jeden, zbolały. Chodź no tutaj, noga! No nie chcę wam gwizdać do mikrofonu, no. Ale chwila, gdzie on ma klamkę? Z czego on chce strzelać? Z palców? Wolne żarty. On sobie tu po prostu na spacerek przyszedł. Dobra, dobierzmy się im do zadka. Gdzie się wszyscy pochowali? Nikt się nie chce ze mną bawić? To w takim razie ja sobie zadzwonię tutaj po gościa, niech mi przywiezie kamizelkę kuloodporną. Wjedzie tu? Kurde, nie podjedzie tu. Nie chcę być zauważony. Cicho, kobieto. Dobra, słuchajcie, amunicja, szybciutko. Teraz tak. Nie. Dobra, to mam pełne. Te mam zablokowane, nie wiem dlaczego, jeszcze do tej pory. I słuchajcie, zaopatrzenie tutaj tak, zastrzyki to mam, kamizelka taktyczna na wszelki wypadek. Dobra, i spadam. Nie wiem dlaczego babka dzwoni na policję. Niby z jakiej racji? Co ja takiego zrobiłem? No ktoś tam dzwoni na policję. Jaja co robią? I już, po sprawie. Okej, przyczajmy się. Trzeba wykorzystać potencjał tych wszystkich dobrodziejstw, co? Weźmy sobie karabin. Otwórzmy tą cholerną bramę. O, Holender. No i posprzątane, panowie. Jakieś pytania? Ktoś ma jakieś pytania konkretne? Proszę zadawać. Sekcja komentarzy należy do was. Okej. O. Skurczeseł! Widzieliście chama zbolałego? Jaki? No, odważny. Tylko on zamiast strzelać, to on sobie postanowił najpierw do mnie pogadać. No i to był jego błąd. Gdyby od razu strzelił i nie dał mi szansy na przeładowanie magazynku, no to ja bym tu już gryzł glebę. Pogadać to on sobie może przed startem ciężarówką, o, tak jak ja robię w ETS-2. Ale nie przy takiej poważnej gangsterce, nie? Będzie kasa jeszcze? Będzie kasa. Jo, nasza. Dobra, w takim razie mam wrócić do Vita. No, ja nie mogę. Nie chce mi się lecieć do tego mojego sportowego samochodu. Coś tutaj sobie bachnę stąd. Tą trumnę. Pojedziemy sobie teraz trumną. Na kółkach. Ja nie mogę, jak tym się skręca. Boże kochany, jak... Ale nie no, promień skrętu nawet dość fajny. Samochodzik też nieźle wygląda. Z drewna. Korniki go zżerą. Zanim dojadę do celu. Masakra. Ja bym nie chciał mieć takiego samochodu w realu. Aczkolwiek w tych filmach amerykańskich podobają mi się te samochody. Nawet to fajnie wygląda w realu, nie? Ale nie chciałbym mieć takiego na własność. Nie, przecież kurde, oby mi zeżarł portfel. Siwy dym. Jeku, teraz taki kawał drogi znowu do tego, do Vita. Gra postanowiła nas po prostu... no pozwoliła nam się poszwędać troszeczkę po tej mapie. To tu, to tam, ale wszędzie prawie po 2000 metrów. No bo raczej chyba nie kilometrów. Bo nie ma takich wielkich miast, żeby, nie wiem, z jednego miejsca na drugi jechało się 2000 kilometrów. Siwy dym. Aczkolwiek jak nawet na tą liczbę metrów, wow. Troszeczkę mnie tu poniosło na tym zakręcie, aczkolwiek wizualnie to też fajnie wyglądało. Jakiś posterunek policji chyba tutaj jest. Na to wygląda. Jo, no świetnie się bawię, bez dwóch zdań. Ale w Mafię 3 trzeba chyba jednak zagrać, żeby ją ocenić. I to jest właśnie to, co ja powiedziałem na początku naszego spotkania. Czy ci, którzy ocenili Mafię, w nią grali? Czy tylko zasugerowali się narzuconym zdaniem przez jakichś zagramerów? To trzeba po prostu pograć, no i dostosować tą grę do też swoich wymogów, nie? Troszeczkę, bo jeden będzie lubiał to, drugi siamto. Ja tam nie mam zbyt wysokich wymagań. Aczkolwiek, no jak słyszycie, jak sobie tutaj narzekam, że nie ma tego, że nie ma siamtego. O kurde, ale mnie zakręciło. Słuchajcie, weekend nadchodzi, więc coś będzie z tego, a psik. Jo. Vito, nadciągam. Kurde, dobrze, że ten radiowóz skręcił. Bo jakbym w niego przyfasował. No bo tutaj policjanci to są mordercy. Za najmniejszą stłuczkę oni są w stanie was zabić po prostu. Słuchajcie, tutaj mam jakiś... Ach, nie, to chciałem zrobić. Tutaj na mapce widzę jakiś napis. Tak jakbym tutaj miał coś do odebrania albo coś, jakąś gazetkę albo co. No, no właśnie. Proszę bardzo. Obraz. Obraz Vargasa, że ja tego wcześniej nie zauważyłem. To jest Vito? Nie, ale podobny. To nie jest nasz makaroniarz. Vito. What's going on, Lincoln? No, zrobiłem to dla ciebie. Thanks for taking care of that thing. I might have another job for you later. Wiesz co? Troszeczkę się skompromitowałeś, Vito. Ja przecież ja gościa załatwiłem o tak. A ty, kuźwa, 12 lat. Ty, mafiozo, 12 lat szukałeś tego cepa i 12 lat próbowałeś go zabić. No ja ciebie proszę. No przecież to było banalnie proste. Banalnie proste. No troszeczkę się rozczarowałem. Any idea what kind of medieval bullshit Burke's got planned for the butcher? No, wait. Never mind. I probably don't want to know. Rzecznik już nie żyje. How's it going working with Alma? The fucking kid, right? Jak się... Nawet mnie... Nie denerwuj mnie nawet. Wysłała mnie po ciężarówkę, której nie ma. Still can't believe we're taking on Sal, but you say you got a plan, then I believe you. I have no idea how the fuck you can talk to Burke and not want to kick that fucking rummy right into the sea. Dobra, dobra, wyście są wszyscy po jednych pieniądzach, wiesz, Vito? Także ty mi tutaj nie rób wyrzutów sumienia, że ja trzymam z Burkiem, że ja trzymam z Kassandrą, bo wyście są wszyscy z jednej gliny ulepieni. Wszyscy. Razem tutaj z moją postacią jakby nie było. Czyli z postacią... Fajnie się tutaj urządził. Proszę bardzo. Gdzie ma telewizor? Jakieś radio. Jedynie co, to tylko wypierdzany stołek ma. Że już tam dziura się zrobiła. No proszę. I nie ma nic więcej dla Vita? Ech, panie. Myślałem, że co będzie więcej dla Vita i bardziej takie wymagające. Co mi tutaj teraz będzie świeciło pod tym okienkiem? Przydziel dzielnicę Vitowi. No ludzie, trzymajcie mnie, bo nie wytrzymam. Ale jak ja mam to zrobić, na litość boską? Dobra. Najwyższa pora liznąć czegoś z głównej fabuły. Mam się spotkać z Donovanem, który przekopał się przez brudy, aby zdobyć informacje o działalności przestępczej w Barclay Mills. Okej, jedziemy tam. Znowu to będzie kawał drogi. Do przejechania. No nie, no taki ten odcinek jest, no. Więcej jeżdżenia niż strzelania. Ale jeszcze nie mówię hop. No słuchajcie, no już 55 minuta tego naszego spotkania. A ja cały czas jeżdżę. Na litość kurczę boską. Ile teraz mam do celu? Tylko 1700 metrów. Mogliby zmienić fizykę jazdy w momencie, kiedy się jeździ w deszczowej aurze, nie? Że samochody wpadają łatwiej w poślizg. Albo jakieś tam inne jeszcze rzeczy. Ciekawe. Dla fizyki jazdy. Pamiętacie, jak się zmienia radio? Bo ja nie pamiętam. Kurde. Czym się zmieniało radio? Tak klikam sobie na te guziczki. Kurde, ja coś wyrzuciłem. Minę wyrzuciłem. Bo ja teraz klikałem po guziczkach, żeby się dowiedzieć, jak się radio zmienia. Bo sobie zapomniałem. A nie chce mi się nam teraz wychodzić do menu gry i szukać tego w opcjach. Piszcie mi w sekcji komentarzy, czym się radio zmieniało. Na pewno nie scrollem. Kurza twarz, zapomniałem sobie. A la 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 la. U la 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 la. Gdybyście jechali jakimś współczesnym samochodem, naszpikowanym elektroniką, to koniec, już tam leżycie na tym skrzyżowaniu. O, o. Ale mogę też jechać prosto, dobra. Tam było dużo policji. Kurza twarz, jednak muszę wrócić. Szlak by trafił. Ale tam była blokada policyjna. Jejku, to nie była blokada policyjna, tylko to jest po prostu posterunek policyjny. Te samochody tak stały, że z daleka mi się wydawało, że tam jest blokada policyjna. To mnie chyba jeszcze nie było, co? Nie przypominam sobie tego miejsca. Ale jestem strasznie ciekawy, o co chodzi Donovanowi. Katar mnie zaczyna brać, już czuję, jak mówię nosem. O, dorobiłem się znowu przeziębienia. Nie, tu mnie jeszcze zdecydowanie nie było. Come on, dawaj, że stary trupie. Come on, dawaj! Po tą górkę. Jakie skróty mogliby porobić? Tak jak na przykład w GTA 5 było też, nie? Słuchajcie, spróbujemy tutaj dać podsłuch. Mamy tutaj gdzieś skrzyneczkę. Dobrze by było mieć podsłuch w tej dzielnicy. Gdziekolwiek ja to tutaj teraz jestem. Okej. Myk. Mam troszeczkę tych hamości, więc zróbmy z tego użytek. Ja was przepraszam dzisiaj za mój głos, bo zdaję sobie sprawę z tego, że zaczynam mówić przez nos. Ale ja nic za to nie poradzę, no. Siła wyższa. A, widzicie. Przy okazji. Tutaj jest jakaś okładka płyty. Trzeba tylko po to sięgnąć. Gdzie to leży? Tu. Tu? W hajźlu? Tu? Jest. Płyta winylowa. Trafiła już do mojego portfolio. Dobra. Kurde, nawet te szczegóły kuchni. No, no, no. Jestem pod wrażeniem. Nie, dziadku. Spoko. Ty masz jeszcze gdzieś hamoździe tutaj w tej swojej, kurde, chacie. Gdzie tego szukać? Pewnie z tej strony. A no właśnie, bierzemy hamoździe. Dobra, i spadamy stąd. Bo nie będę po deszczu biegał. Lokacja całkiem fajna, całkiem spoko. Tam jakiś punkt widokowy chyba, tak? Podoba mi się. Na przystanku? Donovan ma takie zagrania. Okej. Na przystanku autobusowym. No dobra. Smartwatch. You ever heard of Enzo Conti? Think Sammy mentioned him a time or two? He's 61, old school mob, been running Barclay Mills for decades. He started off extorting the railroad and moved on into industrial waste. All the heavy construction equipment and supplies for the casino, steel, concrete molds, that kind of thing, was all brought in via Enzo's trains. All that shit has to be worth millions. Enzo didn't just hand it over to any cat who walked in the door. Marcano's a felon, so he's got to have a partner, someone who's legit. If he does, that person's buried deep. I went through the paperwork. It's a goddamn maze. Which means we need to get Enzo to tell us who it is. According to my sources, Enzo's not a big fan of the casino. Thinks anyone who's not Sal Marcano's gonna end up getting fucked. So I might be able to use that to flip him. Probably have to squeeze him pretty hard, but it's worth a shot. He's still involved in the railroad and has to store all that industrial waste somewhere. So I'll start there. Once I take his district from him, I'll give him a call from the motel, offer him an out. And if that fails, you could always give him a Hanoi hangman. Lubię tego Donovana. Ale nadal mu tak... nie do końca ufam, no. Ma u mnie takie ograniczone zaufanie. Dobra, co mam teraz zrobić? Porozmawiać z Coni De Marco. A więc prowadźcie do tego Coni De Marco. Daleko fatygować się nie muszę. Jejku, co to za zadupie? Co to za zadupie, ja się pytam. Czyżby on był tutaj? Ale że sechatę chłopie urządził? Pizza jest, to jest impreza. Look who it is. Good to see you up and breathing, Connie. Oh, fuck, man. He got kind of crazy when you was taking over the warehouse in River Road, but I got out all right. Heard you know something about the Barclay train yard. Yep. This is more independent likes between the two of us. That friend of yours in the nice tan suit figured you need eyes and ears on Pete Santini's shipping operation. What's Santini up to? He's a protection man here in Barclay. You want to see whatever you put on a train end up where it's supposed to be? You gotta pay Pete's people. Sounds kind of small time for one of Marcano's outfits. Give the man a prize. Ever wonder why this city's got so many guns? Marcano and Enzo got Santini running them. You bust up them deals and you put the hurt on Pete's business. All right. I'll see about getting my hands on that map. Be seeing you. You know the drill. Lean on Santini's people, see what they got to say. Co jeszcze mi powiesz? I wonder what it'd be like to, you know, hop on one of those trains and just go. Any of you fellas see where he went? I always got the impression old man Enzo was the decent type. Amazed he's lasted as long as he has. Dobrze prowadzi interes, no i tyle. Dobra, czyli mam przycisnąć kilku jegomości tego całego tutaj Coni. Okej. A więc tak, mogę tutaj ukraść Santiniemu mapę. I chyba bym od tego zaczął, bo jest to po prostu lokacja najbliżej mnie. Tutaj mam, słuchajcie, przesłuchać bandytów, a tutaj też. No dobra. To bierzmy się do pracy, rodacy, bo czas ucieka. Tik-tak, tik-tak. A ja naprawdę mam ochotę sobie postrzelać. Tutaj gdzieś jakieś hamoździe leżą. Ja nie mogę, co za rudera. Sorry man, ale to ci już nie będzie potrzebne. Kurczę. Na swój sposób bardzo urocza dzielnica. Taka bieda dzielnica. Gościu znowu na szczupaka, na tą glebę. Co tutaj widziałem? Krzaki z betonu? Albo z czego? Pewnie się zastanawiacie, po co ja tutaj przyjechałem. Bo widziałem tutaj po prostu znajdźki. Pyk. I pyk. Już tam smolić te hamoździe, ale Playboya sobie nie odpuszczę. O kurde, ja się tutaj włamywałem, a obok jest po prostu brama. Och ludzie. Tu hamoździe. A tu... chyba w tej następnej budzie. Ach, Jezus. Serio? Toż mogli przynajmniej dać taki zamek do włamywania się, jak było w Far Cry 5, 4 albo w Skyrim. Byłby bardziej skomplikowany. No gdzie ten króliczek? Ja się pytam, na litość boską. Nigdzie go nie widzę. Że niby tu. Gdzie? Widzicie coś? Bo ja nie. Ktoś sobie tutaj ze mnie jaja chyba robi. Nie, no ja się do chałupy włamuję, a Króliczek tutaj po prostu na tym stoliczku, no ja cię nie mogę, noż ta gra nas w chuja robi niejednokrotnie. No ale to... obłęd, po prostu obłęd. Jedziemy tym family wozem. Brakuje tylko jeszcze walizek na dachu. W jakimś rozkosznym bagażniku dachowym. Czy da się tutaj na skróty zjechać? Zobaczmy. Może się da, a może nie. A! Jednak się dało. No krzaki z betonu. Nie! Nein, szajsy! Chłopcy z garażu, coś się narobili, gałonie jedne. Och, cieniu. Przecież ten samochód połamałby te krzaczory w piździet. Krzaki pokonały samochód. Takie drzewko. Ach, masakra. Będę musiał coś tutaj zajumać. Przy okazji hamoździe. Nie ma tu jakiegoś samochodu. Już nie będę leciał z buta do samego celu. I jeszcze króliczek. No nie. No obłęd to przecież jakiś jest. Od razu idę tutaj na patio. O, proszę bardzo. Nie trzeba było się nawet włamywać do domu. Także widzicie, że uczę się na błędach. Kurza twarz. Fajna dzielnica. Ale jakby tutaj mieli samochody, to byłbym im naprawdę bardzo wdzięczny. Jest tutaj ciężarówka, ale czy ja będę miał okazję wyjechać stąd nią? Kurza twarz. Jest mi wszystko jedno. Królestwo za konia. Mogę jechać nawet tym pordzewionym pick-upem. Wynocha. Same kapusie tutaj w tym mieście są. A dzwoń se! Dzwoń se! Dzwoń nawet po Batmana, kobieto. No i co? Radiobus koło mnie. I nic mi nie zrobili. Ale mamy tutaj wątek kolejarzy. To mi się podoba, bo ja lubię kolej. Tak z kolei. Przyczajmy się. Nie wiem, co mnie tutaj czeka, dlatego... A widzę tu już jednego jełopa. Okej. Okay. Ale on tutaj chyba nie zamierza podejść. Wartownik. Kurza twarz. Wszedł do tej budy. To ja może za nim. Dawaj hajsy. Okładka. Znajdźki w takim miejscu. On się poszedł odlać. No i kto mu zabroni? Koniec tego iszczania, ono tu, bo ci muszę dać po mordzie. Ono, ono. Jaki Ken. Kurde, przystojniak. Ciacho. Ale po mordzie i tak dostanie. Dobra, jednego wartownika mamy z głowy. Tak, po prostu wyszedłem sobie na otwarty teren. Do jasnej, urwanej. Są tu jakieś drzwi. Wow. Zaimponowali mi teraz, to nie powiem. Lokacja mi się bardzo podoba. Ale hello, no czarki, no. Przecież musi tu być jakieś wejście. Są schody. Kurze twarz. Słyszę nawet jakieś głosy. Nie, nie jestem nawiedzony. A więc to tak. Ale tutaj nie ma żywej duszy. Mamy ciężarówki. Dobra, weźmy po tych schodach. Klamka. Nikogo tu nie widzę. Jest wartownik. Jak ja mam się tam dostać? Rozdzielili się, okej. Teraz moje 5 minut. Chodź tu, Czarek. Noga. Daj, ten krawat mu dynda. Cholera! Dostał. Zdążył zadzwonić, skurczysyn. Dostał. Teraz ja. Oflankowali mnie. Celownik! Cholera! Dostali mnie tu, szlak by trafił. Ach. Dwóch ze strzelbą było, co najmniej dwóch ze strzelbą było. Ale ja się tutaj zaczaję jeszcze. Będę musiał opracować jakąś strategię. Cholera jasna, ona nie była zła z początku. Straciłem hajsy, ale nie wszystkie, widzicie? Ile mam do celu? Czekajcie, gdzie w ogóle jestem teraz? Dobra, jestem na miejscu, to jest dobre. Wiecie, ale mi by się tu przydała teraz pomoc. Jak ja zadzwonię po gościa, to gdzie on przyjedzie? Przyjedzie do mnie? Przyjedzie, okej. Chłopie. Potrzebuję twojej pomocy. Otwieraj te cholerne drzwi. Dobra. Nie ma czasu na dyskusję. Wyposażenie tutaj to. Okej. Do widzenia. Spróbujmy jeszcze raz. Lubię właśnie takie wyzwania. To jest jakaś lokomotywownia. O, szlaczek by trafił. Hop. Którędy ja się mogę dostać? Tędy raczej się nie dostanę. Właśnie, bo Lincoln nie skacze przez takie rzeczy, jak szpiczaste bramki. Tu nie otworzę tej bramy. Tutaj też nie otworzę tej bramy. O, spokojnie. Am I imagining things? Pięknie. Bardzo pięknie. Dawaj hajsy. Kurza twarz. Może z tej strony pójdzie mi lepiej, co? Jak myślicie? Co za plotkarze. Nie chcą się rozdzielić. A jednak. Zaszmaty go i fru za tą ladę. Świetnie. Na to właśnie czekałem. Dobra. Hajsy straciłem, to hajsy muszę zarobić. Świetnie. Wow. No odklej się od tej ściany, Lincoln. I frugo za szmaty. Pięknie! Okej. Okay. Poszukajmy kolejnych. Na kolei. Gdzie te cholerne mapy? Pięknie. Gościu jest mój. Hajsy. Co to za broń? Jakaś maszynowa. To mi się podoba. A to co to jest? Ale ja tego nie mogę zabrać. Czemu? Ja to mogę ewentualnie tylko rozwalić. Ale jak ja to zacznę rozwalać, to ja tutaj ściągnę jełopów na siebie. Dobra, spróbujmy. Spalmy to ustrojstwo. Tak też właśnie myślałem, że tak będzie. Muszę się skupić nad wszystkim. Mam nadzieję, że mnie tutaj nie dostaną. Że nie tym razem. Okej. Okay. Cholera. Powolutku, po cichutku. Tutaj ostatnio poległem. Nie chciałbym tego powtórzyć. Kurza twarz. Aleluja i do przodu, jak to mówią. Ale nie powiem, że się nie denerwuję. Gdzie on jest? Na dole. Jak go mam dostać? Sprowokuję go, żeby przyszedł do mnie do góry. Cholerne notatki. Nie mam teraz czasu na czytanie notatki. Cholera. Popatrzę, co można rozwalić w tych... Cholerne notatki. Spadajcie mi notatki. No patrzcie. Pięknie. Tutaj trzeba obserwować te rzeczy, które można ewentualnie poniszczyć. One zazwyczaj połyskują. Można sobie też o tak zaznaczyć. Pozbierajmy stąd wszystko, co się tylko da. Świetnie. Zniszczenia im rosną. A mi serce bije jak myszy. Słyszę jakiegoś gościa, gdzieś coś, ktoś gada, ale kurza twarz, gdzie on jest? God damn it, he got another one. If he ain't here, I don't give two shits. A więc tutaj byłeś, gnojku. Pięknie. Jeszcze jedna skrzynia. No po prostu cudownie. Tylko że jeszcze nie wszystkich rozwaliłem. Ja sobie ich obejdę. Nie spodziewają się mnie z tej strony. A co tutaj mają ciekawego? Kamizeleczkę. Świetnie. Kawałek pizzy sobie zjadłem? Jaja se robią? Teraz ja. Pięknie. To były jakieś żarty teraz w tym momencie chyba. Wow. Lokacja całkiem spoko. Bardzo rozbudowana, słuchajcie. To mi się podoba. I tym sposobem wyszedłem na zewnątrz. Ale ja jeszcze nie ukradłem tej mapy. Jak zdobędę mapę, dopiero wtedy będę mógł mówić o sukcesie. Ależ zajebista lokacja. Świetna jest po prostu, kapitalna. Podoba mi się. Kurde, gdzie ta cholerna mapa? Ja tu już byłem, ale mapy jako tako nie widziałem. To jest chyba ta mapa, tak? Jest. Mapa zabrana. Ale kurczę, tutaj był też jakiś błąd. Gra zaskoczyła w ostatniej chwili, ale nie powinno być przy tej mapie jakieś E? Jako funkcja interakcji? Bo mi się wydaje, że tak. Posprzątane. Lokacja zaliczona. Świetnie. Teraz tylko się stąd wydostać. Da się coś jeszcze poniszczyć? Nie da się tędy wejść, ale ja tam widziałem coś na ścianie. O, proszę bardzo. Skoro tu już jestem, to świerszczyki i tego innego rodzaju rzeczy trzeba pozbierać. Coś jeszcze? To wszystko. Dobra, to spadamy stąd. Tędy da się przejść? Trzeba uważać, bo jakiś niedobitek tutaj może się czaić jeszcze. A no właśnie, o tym mówiłem. Nie spodziewał się mnie, już nawet schował broń. Wypadła mu z kieszeni w momencie, kiedy poległ. Kurde, no gdzie się stąd wychodzi? Tędy i tędy. I tędy. Ukradnę im ciężarówkę i wiobaśka do następnego celu. Kurde, daleko mam do następnego celu, bardzo daleko. Co to jest? Jakaś ifa stara? Jakaś stara ifa? Sietus. Jak ja mam stąd wyjechać? I dów te skrzynki! No to mi się podoba. Wilma, open the door. Gitara. Świetnie. I dubna czołowe. Ale promień skrętu jest tutaj adekwatny do promienia skrętu pociągu. Świetnie się tym jedzie. Nie no, ubaw popachy. Świetnie, lubię właśnie takie bardziej wymagające akcje. Tylko czemu taka dopiero przytrafiła mi się z końcem gry? Z końcem naszego spotkania? Ano dlatego, że zabrałem się w pierwszej kolejności za zadania takie poboczne, nie? No bo chciałem po prostu zrobić sobie rozgrzewkę. Myk i pyk. I prędzej czy później, to nie ma znaczenia. I tak będę musiał wykonać te zadania i tak. To jest tylko po prostu kwestia czasu. Świetnie, że opracowali inną fizykę jazdy dla ciężarówek. Że nie poszli na łatwo i nie robili fizyki prowadzenia pojazdów na kopiuj w klej. Da się tutaj odróżnić fizykę jazdy... O, przepraszam. Ale wygląda na to, że jednak jestem już przeziębiony. Zrobili osobną fizykę jazdy dla krążowników, dla mniejszych samochodów, dla większych samochodów, dla ciężarówek. I to mi się bardzo podoba. Dobra, jedziemy przeszkodzić w transakcjach. Kurde, jakaś droga na skróty by się przydała, co? Mycie podwozia i nadwozia. Tam jest most. I myk. Wow, nie wyrobię się. Ale mnie męczy ten mój nos dzisiaj. Jezusie Maryjo. Ale nie zabierze mi zacieszu z tego. Przede wszystkim zarobiłem dzisiaj sporo hajsu. Też wydałem już na broń, ale... Ile tam mam? Kurde, za dużo hajsów wydałem. Ja nie mogę. Fajny kawałek leci w radiu. Takie kawałki to ja lubię. Szkoda, że nie mam naczepy. Byłby większy zacierz. Jak za... Chciałem powiedzieć już, jakby tak zapakował mu na przednie te zderzenie. Jakby wypstryknął ten samochód z mapy. Zobaczmy. Ja, pięknie. Cicho mi tu. Bez zbędnego trąbienia. Jejku, daleko to jeszcze. Jadę. No, kurza twarz. Trzaskam. Jestem na miejscu, w końcu. Jak teraz fajna muza gra, to trzeba wyjść z ciężarówki. Wrogie terytoria, ale ja tutaj nikogo nie widzę. Cóż oni tam takiego robią? Holinder. Co tam, mają jakąś strzelnicę? Dobra. Ciekawe co powiedzą na takie coś. Jak wam się to podoba? Sukinkoty? Został tylko wartownik, który nie alarmuje. Dobra. Cholera! Przyszła druga zmiana. Wiedzą, gdzie jestem. O cholera! Jezus, co on tam robi? Do gorewa. Z czego oni napierniczają? To na pewno nie jest proca. By i szlaczek. Holender. Zawzięte bydlaki, no. To już nie są takie szałociki. Są konkretne mafiozy. Zmienimy pozycję. Dobrze są. Skurczy konie. Są cholernie celni. Pięknie. Okej. O ile dobrze kojarzę, zostało mi tylko... Heh! Właśnie, no nie wiem ile. Niby tylko jednego widzę, ale wcześniej też widziałem tylko jednego, a potem wyszła banda jełopów. No właśnie, zrobili mi surprise. Ten był ze strzelbą. Skurczysy. Giń! Dobra, panowie. Pobawmy się. Co wy tu macie takiego ciekawego? Wow! 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 Rozdupcmy im to. Wow! Dobra, co jeszcze da się tutaj rozpierniczyć? Jakaś skrzynka na wagonie. Pięknie. Hajsy, hajsy, jeszcze raz hajsy. Amunicja. No, było ich tu sporo. Gdyby nie granaty, może bym sobie nawet nie poradził z nimi. Tak, moją standardową strategią. Czyli po prostu klamka, bo bardzo lubię tutaj pistolety w tej grze. I dup poszło w piździec. Wystarczająco dużo szkód. No już chyba więcej nie da się zrobić szkód. Ale lokacja jest zajefajna. Słuchajcie, pod względem tych lokacji to gra mi się niesamowicie podoba. Jeszcze wybuchniemy im ten samochód. Pięknie! Ha, ha, ha. Yeah! Tak na do widzenia. Bo będziemy kończyć to nasze dzisiejsze spotkanie. I jeszcze jeden samochód im wybuchnijmy. Pięknie! Yeah! Jeszcze więcej beczek niech poustawiają. Jełopy jedne. I tu jeszcze hajsy. Pięknie. Super. Po prostu zajebajnie. A jakaś notatka tutaj jest. Nie wiem, czy te notatki są ważne, ale chyba tak. Nie wiem, czy się je kolekcjonuje. Bongo chce tyle. A, nie interesuje mnie to, co oni tam bazgrolą. I ostatnia ciężarówka dla mnie. I to mi się podoba. Okej. Pewnie już czują pętlę na szyi, która im się coraz to bardziej zacieśnia za sprawą moich akcji. No cóż no, narobimy im jeszcze więcej komplikacji. Ile mamy do celu? Jest znowu taki kawał drogi. No ja was proszę. No tutaj ewidentnie ta gra powinna nazywać się w tym momencie Grand Theft Auto. Bo jeździmy takie duże odległości po prostu między lokacjami. No to jest na dłuższą metę irytujące, nie? Jak robisz gameplay. Aczkolwiek jak z drugiej strony macie okazję sobie pozwiedzać ze mną to miasto. Tylko, że one potem się już takie robi powszechne, no. Tylko takie lokacje jak tutaj stanowią takiego pewnego rodzaju smaczek, no i... No i tyle. Mosty. Tych jest bardzo dużo. Między tymi malutkimi wysepkami. Tylko ja się zastanawiam, czy nie zmienić celu. Słuchajcie, tak, bo już jest czas na to. Tutaj Kassandra, tak? Słuchajcie, pojedziemy do Kassandry. Zmiana planu. Jedziemy do Kassandry i... Tam sobie zrobimy tak zwany checkpoint. Do następnego spotkania. Oczywiście, jeżeli będziecie mieli czas, ochotę, ja was serdecznie zapraszam na następny odcinek. Może na następnym spotkaniu, słuchajcie, nie będę miał zapchanego nosa. Może nie będę zakatarzony. Bo jak to człowiek na coś cierpi, jak coś mu dokucza, no to z automatu po prostu nie czuje się komfortowo. Kassandra. Gdzie ja mogę postawić wóz? Tutaj, z tej strony chyba, nie? Jejku, ja bym się go chętnie pozbył. Aczkolwiek on jest fajny na swój sposób. Dobra, idziemy do Kassandry. Najpierw idziemy odebrać, słuchajcie, naszą działkę. Bo Kassandra ma dla nas następne 2000. Pewnie Vito też już będzie miał kolejne 2000. Aczkolwiek ja się dziwię, dlaczego te sumki są takie równe. Hej, Kassandra. Tak, rzeźnik nie żyje. Widzę, że wszyscy się tym przejęli. Dobra, nie interesują mnie te głupoty. Moi drodzy, to wszystko na dzień dzisiejszy. Mam nadzieję, że się świetnie bawiliście. Ja byłem troszeczkę fragmentami przerażony, co ta gra dla mnie tutaj szykuje. Aczkolwiek poradziłem sobie i poradzę sobie, mam nadzieję, za każdym razem. Teraz granaty mi uratowały trochę dupsko, gdyby nie one, oj, byłoby ciężko. Zwłaszcza tutaj w tej ostatniej lokacji, ale też dużo sobie pojeździłem w tym odcinku. Właściwie, no było strzelanie, było jeżdżenie, było wszystkiego po troszku. Mafia 3 jak na razie na tym etapie mi się podoba, tylko chciałbym wiedzieć, o co tutaj chodzi z tym przypisywaniem. Może wy będziecie wiedzieć, to poproszę was o pomoc w sekcji komentarzy. O kurczę, tutaj jakieś kolejne mi się tablice pouruchamiały. Patrzcie, broń. I... no jest tutaj tego coraz to więcej. Tych wszystkich tabliczek. O to tutaj mi chodzi. Przydziel dzielnicę Kassandrze. O co z tym chodzi? Jak ja mam jej przypisać dzielnicę? Nie wiem, o co tutaj chodzi. Być może się dowiem od was, a być może gra mi to w swojej fabule zdradzi, bo nie ma tutaj żadnego opisu, jak to zrobić, o co chodzi, o co kaman. Także zobaczymy. Tylko nie spoilerujcie za dużo, bardzo was proszę, napiszcie mi tylko, jak się tutaj to przydziela i nie chcę nic więcej wiedzieć, żebym nie zepsuł sobie po prostu, moi drodzy, podejścia do tej gry, tak? Okej. To wszystko na dzień dzisiejszy. Ja wam dziękuję. Przydziel dzielnicę Kassandrze. No właśnie, jak to zrobić? Ja wam dziękuję dzisiaj za uwagę. Do następnego, do zobaczenia już w 2018 roku. Życzę wam szampańskiej zabawy. Przede wszystkim szczęśliwego nowego roku. Pomyślności przez cały ten 2018 rok, żeby był lepszym rokiem niż 2017. No i dużo zdrowia. Bo jak widzicie, jak takiego zdrowia nie ma, to nie ma takiego komfortu swobodnej egzystencji. A właśnie, no to jest bardzo ważne. Także moi drodzy, do następnego. Na dzisiaj dość widzenia, do zobaczenia. Trzymajcie się cieplutko. Pa!